Nad Sobieszowem, niewielką dzielnicą Jeleniej Góry, wznoszą się na stromej, skalistej górze malownicze ruiny zamku Chojnik. Wycieczkę najłatwiej rozpocząć z Sobieszowa, skąd do warowni prowadzą trzy szlaki, z których najłatwiejsza jest trasa oznaczona kolorem czerwonym. Lecz godny polecenia jest również szlak czarny przez Zbójeckie Skały lub zielony prowadzący przez Piekielną Dolinę. Początki malowniczego zamku na górze Chojnik związane są z działalnością osadniczą piastowskich książąt świdnicko-jaworskich. Pod koniec XIII stulecia, prawdopodobnie na zgliszczach wczesnośredniowiecznego grodu plemiennego Bobrzan, książę Bolesław Rogatka wzniósł w tym miejscu drewniany dwór obronny, służący przede wszystkim celom łowieckim. Kamienną warownię w takim kształcie, w jakim znana jest nam współcześnie, zbudował jednak dopiero Bolko II Mały, a miało to miejsce prawdopodobnie w pierwszych latach drugiej połowy XIV wieku. Zamek często zmieniał właścicieli, aż do pamiętnej nocy 31 sierpnia 1675 roku, kiedy nigdy nie zdobyta warownia spłonęła od uderzenia pioruna. Ogień strawił wtedy wszystkie drewniane zabudowania, pozostawiając jedynie kamienne zgliszcza. Po pożarze ruinami zaopiekował się wybitny śląski rytownik i szlifierz szkła Fryderyk Winter. Zainteresowanie Chojnikiem było tak duże, że w 1822 roku na stałe urządzono tam gospodę, bazę przewodników górskich oraz punkt wynajmu lektyk, zaś około roku 1860 w przebudowanej północnej basteji otwarto popularne schronisko turystyczne na zamku Chojnik, które z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Dla zamkowych ruin trudne były zwłaszcza lata po II wojnie światowej, kiedy konserwacją zabytkowego obiektu nie zajmował się właściwie nikt. Sporo pozytywnych zmian przeprowadzono w murach twierdzy dopiero w okresie ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza od kiedy działa aktywnie na Chojniku Bractwo Rycerskie, organizujące tutaj co roku turnieje kusznicze o złoty bełt Chojnika, na które gromadnie zjeżdżają współcześni wojowie z Polski, Czech, a ostatnio także z Niemiec. Rycerskie igrzyska przyciągają również licznych turystów zwiedzających w tym czasie Kotlinę Jeleniogórską, Wczasowiczów oraz gości Cieplickiego Uzdrowiska.